Czerwone trzewiki. Pan radości nastał czas. Niech miłość dziś zagości w nas. Bo szczęście przepełnia świat, bo szczęście przepełnia świat, bo szczęście dziś przepełnia cały świat. Szybciej, tato! Święta tuż, tuż, a ja jeszcze nie wybrałam sobie prezentu. Niczego nie odmówię mojej Adelaidzie, córce burmistrza Friedendorfu. Najbogatszej i najważniejszej osoby w mieście. No tak, racja. A, dobry wieczór, burmistrzu. I Adelaido. Pozwól, że pomogę, wielebny ojcze. O, dziękuję. Dziwne, z każdym rokiem jest mi coraz ciężej. No cóż, szopka betlejemska to ważny punkt obchodów Bożego Narodzenia i wszyscy musimy się postarać, nawet burmistrz. Tato, chodźmy. Oczywiście, duszko. Wybacz, ojcze. Na razie to wszystko, co mogłem zrobić. Jestem umówiony z moją ulubioną córką. Ależ, tato, jestem twoją jedyną córką. No tak, tak, to prawda. Chce pan dzisiejszą gazetę, burmistrzu? To wydanie nadzwyczajne. Do świąt już tylko 2 dni. Dziękuję, Brigido. Na święta drukują tylko dobre wiadomości. O, zatrzymaj resztę. Dziękuję, panie burmistrzu. Widzę, że jest pan już w świątecznym nastroju. Zdaje się, że tak, Brigido. Chyba tak. Tato, idziemy. Tak, tak, oczywiście, duszko. Dobry wieczór, Carlo. Czy mogę ci pomóc? Oczywiście, Brigido. Miasto wygląda cudownie. W tym roku chyba wszyscy ozdobią domy. Wszyscy z jednym wyjątkiem. Tak, biedny, samotny Hans. Co roku jest tak samo. Dobry wieczór, Hans. Już wkrótce święta. Czyżbyś zapomniał? Im szybciej przyjdą, tym szybciej miną i będzie spokój. Na Boga, nie rozumiem, dlaczego tak nie znosisz świąt. A ja nie rozumiem, dlaczego tak bardzo je kochasz. Więc jesteśmy kwita. Kocham wszystko, co się z nimi wiąże. Zapalanie świec, wigilijne potrawy, nabożeństwa w kościele, radosny świąteczny nastrój miasta. Uwielbiam też kupować świąteczne podarki dla krewnych. W tym roku kupię żonie ciepły zimowy płaszcz, a moja córka ma kilometrową listę życzeń. Ale ja nie mam rodziny. Nie masz nic lepszego do roboty niż wygrzewanie się przy moim piecu? Nie masz powodu do gniewu. Rozumiem twoją aluzję. To nie była aluzja. Już dobrze, dobrze. Wychodzę. Ach! Czego tu szukasz? Zjawiłeś się po świąteczną jałmużnę? Nie zawracaj głowy, Aldo. Święta to tylko wymówka dla chciwych. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Co? Kto tam? Chcesz gazetę? Mam jeszcze jedną. Nie widzisz, że jestem zajęty? Nie mam czasu na czytanie żadnych gazet. W piekarni mają pyszne ciasta. Powinieneś kupić, żeby poczęstować świątecznych gości. Wiesz równie dobrze jak ja, że nikt mnie nie odwiedza. Ani teraz, ani tym bardziej w święta. Ach, co roku mam nadzieję, że to się zmieni. Hans, pragnę jednak, żebyś spędził te święta wesoło. A to co? Czego chcesz, głupie ptaszysko? Aj! A kto to znowu? To tak witasz burmistrza, szewcze? Przepraszam, panie burmistrzu, myślałem, że to znowu ta starucha. Co? Nie chcę przez to powiedzieć, że pan jest staruchą. Myślałem, z pewnością pan nie jest stary.
Mniejsza o to. Przyszliśmy tu w bardzo pilnej sprawie. Czym mogę służyć, panie burmistrzu? Szukam najpiękniejszego podarku dla mojej drogiej Adelaidy. Obawiam się, że tutaj go nie znajdziemy, tato. Tym niemniej musimy spróbować wszystkich możliwości. Pokaż nam swój najlepszy towar. Wybacz, burmistrzu, ale od dawna nie uszyłem nowych butów. Większość dochodów przynosi mi naprawa starych dla mieszkańców naszego miasta. Chodź, tato, marnujemy tylko czas. Widzisz, Aldo? Właśnie straciłem kupca. Masz rację, Aldo. Powinienem zaproponować, że uszyję dla córki burmistrza buty z tej czerwonej skórki, którą zaoszczędziłem. Ale już za późno. Burmistrz znajdzie podarek gdzie indziej i... To burmistrz. Wrócił. Burmistrzu, rad jestem, że pan wrócił. Dobry wieczór. A, to tylko ty, Greto. Tak, to tylko ja. Ale dziś mam dla ciebie robotę. Co to jest? Nie uwierzysz mi, Hans. Ktoś wyrzucił takie wspaniałe buty. Te buty nadają się tylko na śmietnik. Są do niczego. Miałam nadzieję, że zdołasz coś z nich wyczarować. Tak bardzo bym chciała, żeby się zmniejszył i naprawił dla Elzy, mojej wnuczki. To będzie jej gwiazdkowy prezent. Żeby naprawić te buty, potrzeba chyba cudu. Mogę zapłacić. Zapłacić? Ale czym, Greto? To moja najlepsza wiązka chrustu. Chciałam ją zostawić dla małej Elzy, ale przecież mogę dać ją tobie. Dobrze wiesz, że chrustem się nie najem. Proszę, Hans. Wiem, że wiązka chrustu to zbyt mało w zamian za twój trud, ale to wszystko, co mam. Elza tak potrzebuje tych butów. To ma być prezent. Myślałam, że zdołam w tobie obudzić świąteczny nastrój. Świąteczny nastrój? Chyba raczej chciwość. Wszyscy tak się przejmują prezentami na gwiazdkę. Mnie nikt nigdy nie dał prezentu, a już zwłaszcza na święta. Hans, zaskakujesz mnie. Święta to więcej niż podarki. Nie wydaje mi się. Prezenty na gwiazdkę to symbol cudownego daru od Boga. Widzisz? Znowu podarunek. Ależ Hans, ten dar to Syn Boży, Jezus Chrystus, zrodzony w Betlejem, zbawca całego świata. Czy to nie powód do radości? No tak, ale... Cóż, Hans, dobranoc. Hans. Hans. Kim jesteś? Czego chcesz? Nie obawiaj się, przynoszę dobrą nowinę. To nie może być prawda. Czy ty jesteś prawdziwy? Hans, w tym roku możesz z radością oczekiwać świąt. I ty także? To chyba jakiś koszmar. Albowiem otrzymasz szczególny dar. Nikt nie jest taki głupi, żeby kupić mi prezent. Nie znoszę podarków. To będzie cudowny dar, ponieważ pochodzi od Boga. Dar od Boga? Dla mnie? Witaj, Fryderyku. Dzień dobry, Brygido. Gdzie można kupić najpiękniejsze podarki? Muszę kupić prezent dla kogoś bardzo ważnego. Może u księgarza po drugiej stronie ulicy. Dziękuję, Brygido. To świetny pomysł. Dzień dobry, Hans. Miło cię zobaczyć. Czym mogę służyć? Chciałbym kupić najpiękniejszy prezent, Gustawie.
Co powiesz o tym uroczym obrazie? Jedyny w swoim rodzaju. Nie. Jest ładny, ale chcę kupić to, co masz najlepszego. Ta rzeźba jest doskonała. Wygląda jak prawdziwa, nieprawdaż? Nie. Chyba już ją kiedyś widziałem. Nie masz czegoś innego? Czegoś pięknego, niezwykłego i osobliwego? Mam, Hans. Mam coś, czego szukasz. Ale to tylko zwykłe pudełko. Tak myślisz? Popatrz na to. To jest cudowne. Tato, patrz! O, pan burmistrz, Adelaida, jak miło was tu widzieć. Gustawie, co to jest? Przecież to... To prezent dla mnie, tato. Chcę tę pozytywkę. Nie, czekaj, ja chcę ją kupić. Masz, Gustawie, weź moje wszystkie pieniądze. Ile by nie dawał, Gustawie, ja zapłacę więcej. Ale przecież... Wybacz, Hans. Och, tato! Co powiesz na inne pozytywki, Hans? Ta jest niezła. Nie rozumiesz, Gustawie. To ma być coś najlepszego. Muszę nadal szukać. O, pozwól, że wam pomogę. Greto, czy lubisz dostawać świąteczne prezenty? Jeżeli są dawane z dobrą intencją. A co podarowałabyś komuś bardzo ważnemu? O, to zależy, kim on jest, Hans. No cóż, to sam Pan Bóg. Co dałabyś na gwiazdkę Panu Bogu? Dałabym to, co dają mu na co dzień. Grzechy w zamian za łaskę, słabość za siłę, troski za radość. No, niezupełnie to miałem na myśli. Pomyśl i rozważ to w swoim sercu. Będziesz wiedział, co uczynić. No tak. Dziękuję ci, Greto. Elzo, jestem uratowany. Przy okazji, wesołych świąt! Posłuchajcie, anioł rzecze, w chwale się narodził Pan. Pokój tobie ziemio niesie i zbawienie wszystkim nam. Wszystkie ludy wraz powstańcie, głoście chwałę pod niebiosa. Aldo, przyjacielu, wiedziałem, że dziś przylecisz. Posłuchajcie, anioł rzecze, w chwale się narodził Pan. Masz rację, Aldo. Zbyt długo nie śpiewałem tej kolędy. Wyznam ci sekret. Zapomniałem już słowa. Ale to nie szkodzi, jeżeli śpiewamy tylko w czasie świąt. Patrz, Aldo. Oto najlepsza skóra w kraju. Trzymałem ją wiele lat na taką właśnie okazję. Wiem, że jej mało, ale jest znakomita. Zrobię z niej coś wspaniałego. Srebrne ćwieki, ręczna robota mojego ojca. A te srebrne dzwonki są z mojej pierwszej choinki. Byłem taki szczęśliwy. Szykuję prezent, Aldo. Gwiazdkowy prezent. Wiem, co sobie myślisz, ale powiedziano mi, że w tym roku otrzymam dar. Niezwykły dar, więc muszę mieć coś równie niezwykłego w rewanżu. W małym miasteczku w Betlejem śpisz sobie cicho tak. Ciekawe, co Hans tam robi. Słyszałem, że szykuje królewski dar. Ojej, królewski. Sza, Aldo, już prawie skończyłem. Jesteś niecierpliwy. Wreszcie, gotowe. Są jeszcze lepsze niż myślałem. Chcę, żeby każdy zobaczył mój prezent. Czerwone trzewiki na gwiazdkę. Patrz, jakie śliczne. Cudowne buciki. Niczym dla króla. Drogi, przejście dla burmistrza. Przepuśćcie mnie. Ej, to najpiękniejsze trzewiki, jakie w życiu widziałem. Oto prezent dla mnie, tato. Właśnie to chcę mieć na gwiazdkę. Czerwone trzewiki. Tak, oczywiście, duszko, a więc będziesz je miała.
Szewcze? Tak, burmistrzu? Czym mogę służyć w ten wigilijny wieczór? Ho, 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 spryciarz z ciebie, szewcze, faktycznie wigilia. Nie rozumiem pana, burmistrzu. Nie rozumiem pana, burmistrzu. Od dawna nie uszyłem nowych butów, panie burmistrzu. Wiedziałeś, że nie znajdę lepszego prezentu. Postanowiłeś więc zaczekać aż do Wigilii, żeby podwyższyć cenę. No, ile sobie życzysz? Przepraszam, burmistrzu, ale te trzewiki nie są na sprzedaż. To prezent. Tato! Oczywiście, że prezent dla mojej Adelaidy. Jaka jest cena? Nie. Te trzewiki nie są na sprzedaż, za żadną cenę. Czas już iść. Tak, muszę zrobić zakupy. Chyba zostawiłem czajnik na piecu. To jeszcze nie koniec, szewcze. Wiedz, że muszę mieć te trzewiki. Nie mogłem ich oddać, Aldo. To jest mój dar dla Pana Boga. Bóg rodzi się, nasz król i pan, radości nastał czas. Niech miłość dziś zagości w nas, bo szczęście przepełnia świat, bo szczęście przepełnia świat, bo szczęście dziś przepełnia cały świat. Jeszcze nie, Aldo. Te ciasteczka są dla niezwykłego gościa. Muszę go przyjąć jak najlepiej. Myślę, że nasz gość się nie obrazi, jeżeli dam ci jedno słodkie ciastko. A ty, Aldo? Niedługo, Aldo, już niedługo. Nadchodzi wigilijny wieczór, wszystko już jest gotowe. Bóg Ojciec zesłał z niebios nam anioła w cichą noc. Pasterzom głosił cudną wieść, objawił Bożą moc. Nareszcie doczekałem się. O, to tylko ty, Fryderyku. Też się cieszę, że cię widzę, Hans. Przyniosłem ci coś. Prezent na gwiazdkę. Znaczki? Jakie przydatne. Wesołych świąt, Hans. Na pewno zmarzłeś. Wejdź, ogrzej się przy ogniu. Wiem, że wczoraj byłem trochę szorstki. Wybacz mi. Ojej, naprawdę ogarnął cię świąteczny nastrój. Wiesz, właściwie czekam na kogoś. Przyniosłam ci podarek, Hans. Świąteczne wydanie gazety. Nie musisz po nią wychodzić, jest taki mróz. O, jak to miło, dziękuję. Zastanawiałam się, co tak pachnie. Wieczerza wigilijna, sam ją szykowałem. Proszę, przyłącz się do nas. Usiądź i rozgość się. Spokojnie, Aldo, dla ciebie też wystarczy. Hans, usiądź z nami. Chyba tak zrobię. Jest jeszcze wcześnie. Zaraz przybędzie mój gość. Gość? Na kogo tak czekasz? Oto i on. Zostańcie. Sami się zdziwicie. Hans, wesołych świąt. Przyniosłem ci prezent. Mój specjalny kalendarz. Burmistrz, dziękuję. To dla mnie wielki... A jeśli chodzi o... Cóż, tak jakoś... Nie tłumacz się, Hans. Wiem, że moja Adelaida jest troszkę kapryśna, ale cóż mam począć? To moja jedyna córka. Mogę pana zaprosić na wigilijną wieczerzę? Dziękuję ci, Hans. Nigdy nie odmawiam poczęstunku. Nie siądziesz z nami, Hans? Czas odmówić modlitwę. Jesteś gospodarzem. Kiedy byłem mały, śpiewaliśmy taką kolędę. Z niebiańskich dziś przybywam bram, radosną wieść przynoszę wam. Ogłaszam światu całemu i ziemi śpiewam i niebu. Oto jest Chrystus i nasz Pan, On to pomoże wszystkim nam. Od grzechu niech uwolni nas, wraz z Nim nadziei nadszedł czas. Dziękuję za wspaniałą kolację. Od dawna nie jadłem tak smacznie.
Po tak ciężkim dniu nie miałabym siły gotować. To była prawdziwa uczta. Tak, to było pyszne. Muszę już pędzić. Chciałbym się przygotować na pasterkę. Wiecie, było mi z wami bardzo przyjemnie. Nie, Aldo. Mój niezwykły dar chyba przepadł. Ale dzisiejszy wieczór był wspaniały. Zmykaj stąd, Aldo! O, to znowu ty. Przychodzisz z następną bajką? Nie dostałem tego daru, który obiecałeś. Wszystko przygotowałem. Ozdobiłem dom, rozpaliłem ogień, upiekłem gęś i specjalnie uszyłem czerwone trzewiki. Pozwól, że ci wytłumaczę, Hans. Jak wiesz, otrzymywanie podarków świątecznych to miły zwyczaj. Ale prawdziwym przesłaniem tych świąt jest niezwykły dar. Syn Boży zrodzony w Betlejem. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Jezus, nasz Pan. Tak, tak, Zbawiciel, którym jest Jezus, nasz Pan. Teraz rozumiem. To jest ten wielki dar. Och, Elzo, moje dziecko. Tatusiu, kiedy powiedziałeś, że masz dla mnie prezent, nie wiedziałam, że to te czerwone trzewiki. Tato, dokąd on je niesie? Adelaido. Masz, dziecko. To prezent na gwiazdkę. To dla mnie? Wiesz, Aldo, dostałem dzisiaj piękny prezent od Boga. Przynajmniej tyle mogę uczynić. Niech ci Bóg błogosławi, Hans. Dziękuję. Wesołych świąt. Ależ tato... To na tym polegają święta, Adelaido. Raczymy się prezentami, bo Bóg dał nam najcudowniejszy dar. Wesołych świąt! Dziś przybywa bram, radosną wieść przynoszę wam. Ogłaszam światu całemu i ziemi śpiewam, i niebu. Oto jest... Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Jezus, nasz Pan. Od grzechu niech uwolni nas, wraz z nim nadziei nadszedł czas. Udźwiękowienie i dystrybucja Hagi Film i Wideo Wrocław. W wersji polskiej udział wzięli Hans Krzysztof Grębski, burmistrz Józef Frymet, Adelaida Irmina Annusewicz, Greta Anna Kramarczyk, Brygida Zuzanna Helska, Fryderyk Ryszard Kaczmarek, Gustaw Jacek Przybyłowski, Anioł Bogdan Kuczkowski, Elza Edyta Skarżyńska, Karla Anna Bajer, pastor Bogdan Kuczkowski. Dialogi Augustyn Dobrzeński. Konsultacja muzyczna Małgorzata Jaworska-Kaczmarek. Realizacja dźwięku Krzysztof Story. Kierownik produkcji Paulina Fudała. Reżyseria Mariusz Gawryś.